Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: to jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Spory wokół osoby Jezusa Chrystusa trwają po dzień dzisiejszy. Jezus z Nazaretu miał i ma wielu zwolenników, ale ma również grono przeciwników, którzy nie potrafią lub nie chcą w nim dostrzec i uznać Mesjasza, Syna Bożego. Zdarzają się w ludzkich sercach konflikty interesów. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela bardzo często wymaga od ludzi przewartościowania swojego życia. Niejednokrotnie trzeba porzucić wygodne, ułożone życie, aby zacząć niemal od początku. Niewielu na to stać. Niewielu chce podjąć rewizję własnego życia. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy potrafili owocnie wykorzystać te ostatnie dni Wielkiego Postu, porzucić wszystko to, co oddala nas od Boga i prawdziwie nawrócić się do Niego. Potrzeba nam tego nawrócenia, aby się nie okazało, że jesteśmy podobni do faryzeuszów i uczonych w Piśmie, którzy sami o sobie sądzili, że są doskonali, wierni Bogu i nawrócenia nie potrzebują. Szukajmy Boga, póki pozwala nam się odnaleźć. Szukajmy Go w ćwiczeniach wielkopostnych, modlitwie, poście i jałmużnie. Pamiętajmy, że owocność i skuteczność tego świętego czasu pokuty zależy w znacznej mierze od naszego samozaparcia i otwarcia na łaskę Bożą. Niech męka Chrystusa, którą w tych dniach będziemy rozważać, da nam siłę do mężnego przeciwstawiania się diabelskim pokusom.